Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMORPG i kolejny odcinek. Zaczynamy od ognika. Ponieważ już ostatnio nazbieraliśmy sobie troszkę tych różnych przedmiotów i myślę, że będę w stanie już oddać może z kilka tych ogników po to, aby oczywiście te bonusy na stałe dostać, ale jeszcze jest taka ciekawa sprawa, bo akurat teraz, przed tym jak zacząłem oglądać, Kisiek 99 znalazł mnie tutaj w mieście akurat. Ja w sumie stałem tam koło tego targowiska, akurat przebiegał i właśnie spytał, czy już mnie ktoś znalazł. Jeszcze mnie nikt nie znalazł, on był pierwszy i właśnie dostał ode mnie 5000 akcji końców, 5 takich kuponów mu dałem, także tutaj akurat na czacie jest potwierdzenie, żeby nie było, bo jemu się to udało. I później ktoś tam w ogóle pytał, czy Chrolofil, czy nagrywam, i w sumie, że ma dla mnie prezent. Powiedziałem, że oby nieduży. No i kurde, no tak z jednej strony nie powinienem, ale z drugiej strony prezentów nie wolno nie przyjmować. Także nie wiem, co on tam mi da, no po prostu mu napisałem, że byłoby nieduży. No mam nadzieję, że to nie będzie jakieś tam nie wiadomo co, żeby później nie było właśnie, że kurde, wszystko mi dają i że mam i tak o wiele łatwiej, nie? I tak tam te aksy końce dostaję w zamian za te filmy, ale Chrolofil, Valendor, ognik. I teraz właśnie zerknijmy sobie, jak to było z tym ognikiem. Chyba mi się myszka pierdzieli, mam wrażenie, że ona jest prawie nowa. Ja pierdzielę. Dobra, będę musiał ogarnąć ją. Tutaj sobie właśnie scrollowałem na sam dół, ponieważ doszły właśnie podobno jakieś nowe rzeczy. Zakurzały zbieracz legendarny to chyba było, ale tego nie pamiętam na przykład. Nie wiem, czy ten odkrywca był. Myślę, że nie. Także tutaj na dole coś właśnie doszło. Siema, siema. I jeżeli chodzi o rozpoczęcie tego ognika, nowicy już 1. Punkty życia 100, obrażenia 10, obrona 5. No i dobra, pazury, kły, pióro, łykre to szczura, klejnot, magiczna ruda, pusta tablica. Powinniśmy to mieć, więc może w sumie ona mi się rozładowuje, ta myszka. Podepnę ją pod kabel. I teraz tak, pazury mamy 30, czyli elegancko, bo tutaj 25, kły mamy 46, pióro 49, łykry to szczura 32, klejnoty 42, magiczna ruda 5, pusta tablica oraz kamień wskrzeszenia, także od razu sobie oddajemy te przedmioty do nowicjusza jedynki. Przedmioty oddane pomyślnie, dobra, na szczęście jest to jakiś level, no w sumie taki, jaki my mamy, także na szczęście nie będzie to nie wiadomo co. Jakby to było też naprawdę coś bardzo dużego, ja bym tego nie chciał przyjmować. Mi głupio z jednej strony. O, 1 kk, dobra. Takie coś mogę przyjmować. Tyle mi wystarczy, naprawdę. Chrolofil, kurde, dobry ziom, naprawdę mi się to przyda. Więc jeżeli chodzi teraz dalej o nowicjusza 2, też powinniśmy w stanie chyba to oddać. Być w stanie to oddać. Ostatnio właśnie byliśmy trochę w starej kopalni, także żuwaczki mamy, pancerz pełzacza również, jałość cierwojada też. Pazur olbrzymiego aligatora mamy razy 8. Skóra olbrzymiego aligatora też razy 8. Matowy odłamek i magiczna ruda. Jeszcze ogólnie sobie przed odcinkiem pobiegałem. Ja ogólnie tak to sobie robię, że tutaj jakieś kosze z rybami. Pozdro Chrolofil. Jakieś tam koszty z zielskami, gdzieś sobie tam trochę pobiegam, właśnie te bossy tak poza odcinkiem powybijam, żeby tych ulepszaczy trochę więcej mieć, bo nie, po prostu nie zdążymy jakby wszystkiego tak w te odcinki wrzucić, no bo to myślę, żeby mega dużo czasu zajmowało. No co wy gadacie? Ale peta ma. Zobaczcie. Kurde, nie mogę się... Korinis zdrój, mocny gaz, muszynianka, no zajebisty, nie? Nadal czekam na dodanie kapibary. Tu jest pet jeszcze, ten wojownik cienia, czy jak on się tam nazywa. Jeszcze tu ktoś ma jakiegoś peta? Fajna sprawa z tymi zwierzakami. O, cieniostwora ma takiego czerwonego. Tu jest ognik, ognika tu już widzieliśmy. Ciekawe, co jeszcze jest jakby, nie? I ciekawe w ogóle z tymi petami, jak to jest, bo chyba to jak będziemy możliwość mieć na 35 poziomie mieć właśnie takiego zwierzaka też, to pewnie
nie wiem, na przykład jak jest taki wojownik cienia, to z takiego bossa dropi taki pet, w sensie wygląd tego peta i tak dalej, ciekawe. No dobra. Także za nowicjusza dwójkę dostaniemy silny na potwory 3, silny na władców 2 i obrażenia 10 oddajemy. Trójkę, no trójkę już tutaj ciężej, bo nie mamy jeszcze nic zbytnio z wilka. Żywaczka polnej bestii, ale to jest spoko, bo to akurat już jakby na ten nasz level, także zaraz będziemy właśnie to też mogli oddać. Weteran. Pazury to pielca. Coś tam jaszczurak i goblina. No nie no, na razie tutaj jakby z tego nic nie mamy. A kamienny badacz. Pusta tablica 25, mamy 43. Magiczny odłamek i diament po 200, mamy po 600-700. Kamień wskrzeszenia mamy 4, potrzebne są 3, czyli na razie idealnie. Magiczna ruda, 5 ości. Ości żadnej chyba nie mamy, ale mamy trochę tych rybek. Ogólnie to łowienie zostało też poprawione i tak jak te kosze z rybami. Bardzo fajna sprawa, jak i również z zielskami, to tego fajnie można sobie tam nadrobić. No i można by było trochę pootwierać, no pootwierać kalasi, no wiadomo o co chodzi, wypatrożyć. Może tam trochę tych ości by wyleciało, ale nie mielibyśmy i tak tego amuletu życia. To chyba nawet z królowej pająków by, nie pająków, pełzaczy by dropiło też. Raczej tak to właśnie wyglądało. Zerknijmy sobie w bestiariuszu. Bossy, królowa pełzaczy. Tak, jest możliwość dropnięcia. My byliśmy ostatnio 5 razy, niestety nam nie dropło. W ogóle ciekawostka, dzięki tobie zacząłem grać na Excel. No i co? Elegancko, kurde, nie? Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie jeszcze tak dzięki mnie zaczynało sobie, nie? Także Chrolofi, wybacz, że ci tak nie odpisuję, ale teraz trzeba się odcinkiem zająć, ale tu myślę, że miło ci będzie, jak akurat będziesz na tym odcinku. No i tutaj, no te ości to byśmy ogarnęli, nie? Jakbyśmy trochę tych karasi potwierali. Ale ten amulet życia, niby można by było zobaczyć też na rynku, ale wątpię, żebyśmy byli w stanie to kupić, no bo to zapewne będzie jakąś tam cenę miało, nie? Zobaczmy. Amulet życia. Jest wzmocniony. Kto wystawia taki amulet za 200 milionów? To w ogóle schodzi? W sumie to tych amuletów prawie nie ma. Ciekawe, za ile by mi taki właśnie amulet zszedł, jeżeli bym sobie sam tego nadrobił trochę, nie? Ogólnie to jest sposób na to też taki, że kupujemy wzmocniony i ulepszamy go magiczną tą tablicą, to znaczy tablicą, która redukuje poziom i trzeba się po prostu modlić o to, że nam spali. I jak wtedy nam spali, to dostajemy jakby zwykły amulet życia, nie? Tak jest oczywiście patent na to, więc można było niby tak spróbować, ale wolałbym i tak sobie sam dropnąć, bo i tak nie jestem w stanie tego kupić. O, nawet taki goblin jest. Fajny w sumie, ten pirat taki. Fajne te pety, naprawdę bardzo fajna sprawa. No więc w sumie no blisko jesteśmy tego też kamiennego badacza. No dalej no to tam nawet nie patrzę. Co jest później? Rzemieślnik. Ej, w sumie tutaj też. Rośliny to mamy na pewno wszystkie. Magiczna ruda 10, ile my w ogóle tej rudy mamy? 88, spoko. Martwa mandaryna, martwy karaś. I to by się akurat nam fajnie zgadzało, ponieważ i martwe karasie byśmy dostali, i ości. Do drugiego tego badacza, znaczy no ognika. I w sumie moglibyśmy to sobie coś tam zrobić z tym. Zobaczcie, same martwe karasie na początku, jakieś tam muszle. Jest jedna rybia ość, potrzebujemy chyba 5, jest druga, trzecia. No dobra, pootwierajmy tego trochę, czwarta, piąta. 5 było potrzebne, zaraz sobie zobaczymy. Tak, 5, no i ten amulet życia, to sobie ogarniemy, ale tak to, już martwe karasie są. 25 i teraz mandaryny możemy pootwierać. Mandaryny mamy elegancko, to 49, więc powinno to też nam dać taką ilość. No najczęściej oczywiście jest sama martwa ości, nie jesteśmy w stanie tak często wyciągać z niej, ale zobaczcie. 20 i elegancko rzemieślnika sobie oddajemy, no i będziemy mieli żniwa plus 3, siła wydobycia plus 3 i na podwójny połów plus 3. Także fajna sprawa. 3 takie ogniki oddaliśmy. Rzemieślnik dwójka. No tutaj myślę, że też nie jest jakoś tam bardzo trudno. Te rośliny, no to też sobie coś tam jeszcze oczywiście pozbieramy, niektórych tu już nawet mamy. Z tymi rybami będzie trochę gorzej, bo tych takich nietypowych, może nazwijmy to w sumie, to mamy mniej, ale to myślę, że sobie ogarniemy
wyprawy. No nie, no tutaj to już raczej nawet nie ma co patrzeć, ale w sumie jeszcze z tym ekwipunkiem też jest później fajna sprawa. Kleptomancja plus 3, dominacja plus 3 i na ulepszenie plus 2. Tabliczki spoko, no tylko to jak byśmy sobie do 7 musieli coś tam ulepszyć. Szczęściarz? A nie, to jest szczęściarz. No tu jest grinder jeszcze. No, myślę, że jesteśmy w stanie zaraz oczywiście zrobić sobie kamiennego badacza. I... no, że myślnika dwójkę też niebawem, myślę. Dobra, na pewno też spoko będzie, bo zaraz w sumie tego nowicjusza też pewnie zrobimy, bo teraz zaczynamy już powoli właśnie już jakby wybijać te potwory, które są tutaj jakby z tymi trofeami. No dobra, mamy to ogarnięte, co chciałem. Mamy 18 poziom i teraz tak, idziemy, w sumie wrócimy do wioski pierwszej, do Sinir. Kilka zadań mamy do oddania i tak naprawdę chyba musielibyśmy sobie jeszcze raz pójść na starą, do starej kopalni, bo niestety kilka mi pełzaczy zostało do wybicia, żeby zakończyć drugi quest, jeżeli chodzi o tą kopalnię. Także... tak chyba będzie trzeba zrobić, ale po kolei. Najpierw oddajmy questy, które możemy, czyli badacz. Została nam ostatnia żuwaczka, 10 sił leczenia i 3 kradzieży życia dostaniemy. Więc od razu to zróbmy. Świetnie, to już ostatni przedmiot. Żuwaczki zawierają w sobie trującą wydzielinę. Natomiast przy odpowiednim odseparowaniu możemy uzyskać naprawdę niezły efekt. Czy aby na pewno jest to bezpieczne? Zaraz się przekonamy. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W imię nauki, młodzieńcze, w imię nauki. Dobra, dawaj to. Jak? Czujesz coś? Czuję się jakbym... czuję się świetnie. No, staruszko, już się tak nie przejmuj. Dobrze, świetnie, o to chodziło. No i dostaliśmy właśnie tą nagrodę, 10% sił leczenia i 3% kradzieży życia. I następny badacz będzie na 20 poziomie, czyli na razie tutaj w niego nic nie weźmiemy. Jeszcze dwa zadania musimy zrobić. Pazur olbrzymiego aligatora raz 2 mamy. Musimy w sumie tak to do Valentro wrócić. I to z winem również. Ale na razie sobie zróbmy te, co mamy tutaj w Sinir, czyli jeszcze 10 posążków i nosa musimy oddać. Dostaniemy m.in. skrzynię wiary, tam błogosławieństwo bogów. Wzmocnienie i jakaś tam delikatna nagroda sztuk złota i doświadczenia. Mamy tych posążków trochę więcej, 18. Tą skrzynię zaraz sobie również otworzymy. Oto posążki, dobrze, wspaniale, proszę, to za fatygę. A ze skrzyni będziemy mogli dostać... a, to jest skrzynia Inosa, tam było w sumie wiary, myślę, że to jest jakaś inna. Ale to jest jako skrzynia Inosa. No tak, no bo to ją raczej dostałem. No i to w sumie sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku, nie? Jakieś tam klucze, tabliczki, takie różne różności, takie startowe można powiedzieć. Otwórzmy sobie kamień wskrzeszenia 1. W sumie fajnie, bo akurat mamy ich trochę mało. I dostałem jeszcze dwie zaczarowane skrzynie, które są właśnie z tego eventu, nie wiem na jak długo on jest. Ale z tych skrzynek właśnie można dużo artefaktów dostać, kupony AC również są, pierwsze doświadczenie. Ja ostatnio za pierwszą skrzynkę dostałem 1000 zmianek, także to się nam przydało. Zobaczymy, co teraz dostaniemy. 1000 zmianek i artefakt podróżnika, determinacja 1. Determinacja była na... zmniejsza otrzymywane obrażenia od czarów oraz zwykłych ataków. No jeden to nie jest zbyt dużo, ale możemy sobie w sumie ten pierwszy artefakt założyć. Stare spróchniałe skrzynie mamy kilka. U niego też możemy jakby zareknąć na tych starych spróchniałych również też. No i ulepszacze i tak dalej. W sumie same ulepszacze. Bardziej nas interesują te jedynki. Ej, ile mam tego? Kurde, 73 aż nadrobiłem? Fajnie, bo też dostaniemy te ulepszacze, które właśnie będą nam teraz potrzebne do ognika. Między innymi. No, dobra. I teraz jest też taka sprawa, że po prostu tego chyba nie było. I przytrzymując kontrol i prawy przycisk myszki od razu nam się wszystkie te skrzynki otworzą, co jest bardzo fajne. Nie wiem, bo może nam się to trochę w tym ekwipunku ciasno zrobić na tej pierwszej stronie, ale dobra, otwórzmy. Zobaczcie, jak to zapierdziela. Chociaż nie, w sumie większość tych ulepszaczy i tak mieliśmy, zobaczcie. No, tylko 3 jakby nowe sloty nam się pokazały. Także no, bardzo fajne. I tych ulepszaczy nam się no już tutaj zbiera. Bardzo fajnie, bo to oczywiście jest przydatne. Jak nie ognik, to ulepszenie i coś tam.
Tutaj czaszka, skóra zębacza, skóra jaszczura i magiczna runa. Zaraz to sobie przełóżmy. Myślę, że te odłamki i te perły gdzieś indziej chyba będę musiał niebawem przekładać, bo tu bym właśnie chciał te ulepszacze mieć. No dobra. Co jeszcze mam do otwarcia? O! Dostaliśmy bilety na loterię. 15 za dzienne logowanie. Odebrałem sobie już to i 3 mieliśmy tam, nie wiem, z questa, czy po prostu gdzieś nam to poleciało, więc możemy sobie zakręcić. Pieszczony gromadnik, perła zwykła, kamienna tablica, 1x3, rogowa muszla, idealnie, bo no, do tego ognika nam będzie też potrzebna, tam 5 chyba było potrzebnych. Klucz do upadłych ruin 30-50 level, a hard 40-55, znowu to samo, kamienna tablica, potrawka, wejazd, rak, fun, bardzo fajne bonusy, kleptomancja 6, odporność 3%, bonus doświadczenia broni, kamienna tablica znowu. Oj, teraz 2. Do starej kopalni, klucz, magiczna ruda, rogowa muszla, znowu rybie ości, fajnie, fajnie. Pieszczony piskorz na expa, emblemat determinacji, fajnie, bo te dopalacze nam się bardzo przydadzą. Te pieczone węgorze również zaczęliśmy dostawać, te rybki ogólnie. Kolejne rybie ości. Joint, emblemat dominacji, potrawka znowu. No i dobra. O, tu się rozpędziłem i zacząłem z tych aksylkońców w ogóle korzystać. Nie zauważyłem, czyli tam z 20 chyba otworzyłem, ale to nic. Niech to na razie tam leży. Rybie ości również sobie przełożymy. No to tylko ten amulet życia będziemy musieli ogarnąć. Będziemy mogli już kolejnego ognika oddać na razie. Teraz tak, porozmawiać z Joe, bo byliśmy właśnie pokonać tą królową pełzaczy i trzeba mu zdać raport. Udało mi się oczyścić kopalnię, no może z mniejszymi lub większymi problemami. Widocznie myliłem się co do ciebie, teraz możemy wznowić wydobycie w kopalni. Dziękuję ci za pomoc w imieniu całej naszej wioski, oczywiście nagroda cię ominie. Trzymaj. Dzięki, jest jeszcze coś, w czym mogę wam pomóc? Na ten moment jest jeszcze jedna sprawa, aligator, o którym ci wcześniej mówiłem. Pamiętasz, jak wysyłałem cię do górników? Na tym samym wzgórzu znajduje się małe jeziorko, przy którym zatomowi się całkiem spory aligator. Uprałeś się z kopalnią, więc z tym też powinieneś sobie dać radę. Ten przeklęty gad co jakiś czas schodzi ze wzgórza i szuka jedzenia. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, że najbliżej ma do naszych górników, prawda? Zajmiesz się tym? Jasne, nie ma sprawy. Chociaż obawiam się, że może stanowić większe wyzwanie niż sądzę. Postara się trochę lepszy sprzęt lub weź kogoś ze sobą do pomocy. Pewnie domyślasz się, że nagroda ci nie ominie. Leć, nie ma czasu do stracenia. Ta bestia w każdej chwili może zeżreć któregoś z górników. W takim razie zabieram się do roboty. I kolejne w sumie zadanie z tym aligatorem, bo też ogólnie mieliśmy już jakby z pazurem. Chyba mamy jeszcze nadal tak, z aligatorem, ale to jest od myśliwego. Także 3 stare posągi nam jeszcze zostały, były 5 i chyba jeden aligator po prostu, więc spoko. A coś jeszcze mogę oddać? No na pewno do tego kolekcjonera możemy pójść. Myśliwy Randalf to jest z pergaminu wyzwania, dostaniemy za to 20 tysięcy expa, 7,5 tysiąca sztuk złota. Skóry topielca 6, tego już powinniśmy mieć, taką ilość. Mamy 22, także możemy sobie oddać te wyzwanie. No i dostaliśmy zaczarowany klucz i 2 stare kuchniałe skrzynie. Matowy odłamek i żuwaczka polnej bestii, skrzynia zadań, jakieś tam mikstury. Małe i średnie. Dobra. Od myśliwego w sumie możemy jeszcze następne zadanie od razu odebrać, chyba na 18 poziom właśnie. Dla mnie zrobiłeś już właściwie wszystko, aczkolwiek moi bracia w obozie myśliwych z pewnością będą potrzebowali pomocy. Uda się do obozu myśliwych z Valendor, szybko rozpoznasz to miejsce. Ich obóz znajduje się w skale pod garnizonem. Dzięki za robotę, a z kim konkretnie masz się skontaktować? Zapytaj o Nefrena. Pozdrów go ode mnie. Dobra, bywaj Randalfie. Okej, czyli już jakby będziemy mieli Sir zaliczone jako właśnie, znaczy z tego myśliwego, także spoko. Nefren, no to powinienem tam trafić do niego. No dobra, możemy zobaczyć, czy ucina czasami te kurde cele misji, no. Chociaż tak, no bo tutaj mieliśmy jeszcze posągi, a teraz nam te posągi znikły. Jest tylko, że olbrzymi aligator. Dobra, idziemy zobaczyć, czy on będzie teraz, chociaż jeżeli go nie będzie, to zaraz powinien być resp, bo o równej godzinie będzie, on chyba co 15 minut się respi.
Także jeżeli go nie będzie, to spoko. No i właśnie sobie tak tutaj biegałem. O, są te kosze z rybami, tego tak za bardzo jakoś tam nikt nie niszczy. Ja sobie właśnie z tego korzystam. I no tu akurat w tym przypadku jakieś tam trzy karasie, ale fajna sprawa, bo można jakieś tam rybki. O, zobaczcie. Fajnej ilości czasami dostać. Mandaryna, karb, jeszcze węgorz. Także spoko sprawa. I te skrzynki też sobie zacząłem otwierać. Zacząłem nie omijać ich, bo też tym bardziej, że ktoś tam mi pisał, żeby tego nie omijać. Lewo, lewo, lewo. Lewo, 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 lewo. Jeszcze raz lewo, ta. Skórzana sakiewka i błogosławieństwo bogów. 1. Nie, 10, wybaczcie. 10, czyli 10 zmianek. Dobra. Kosz z rybami. Jeszcze, kurde, coś miałem powiedzieć. A, jeżeli chodzi o te skrzynie, to ja, jak już dobiję sobie 20 poziom, bo od 20 poziomu mamy możliwość zostania czeladnikiem, to będę właśnie chciał jako złodziej pójść, czyli z tymi skrzynkami będzie tam akcja taka, że z nich chyba będzie można jakieś tam rzeczy dodatkowo tam dostawać, co nie? Jak będziemy właśnie czeladnikiem u tego złodzieja. A te skrzynki spoko się otwiera, także fajna, myślę, że sprawa. Dobra, mieliśmy iść do tego, na tego aligatora. Jakbyśmy się teraz pośpieszyli, to jeżeli by był, to zaraz by znowu się pojawił. No tak, no w sumie 3 minuty, także spoko. Także taki jest plan, jeżeli chodzi o czeladnictwo. Na 20 poziomie, bo od 20 poziomu się to zaczyna, to będzie można... O, jest! Także dwa razy sobie go w sumie ubijemy. To będzie można sobie ogólnie tak to, jako ten złodziej pójść i tam będzie możliwość wymiany później tych rzeczy na... Znaczy tych... To, co będziemy dostawać na jakieś przedmioty, nie? Jakoś tak to było, będę musiał sobie przypomnieć. Kolejna skrzynia. Tych skrzynek też jest chyba już więcej. Kiedyś mam wrażenie, że nie było ich aż tak dużo. No i fajnie, bo no widać to po prostu i jesteśmy w stanie trochę tego potwierać. No mamy już jakby jeszcze te, no w sumie 3 minuty, prawie 2, ale starożytne posągi również musimy chyba niszczyć. Było napisane, zaraz zobaczymy. Tak, jeszcze 2. Więc tutaj od Joe dostaniemy 2% doświadczenia broni na stałe. Jakieś tam drobne rzeczy. To jest zadanie z tego, jak teraz sobie na odcinku wzięliśmy, ale... Tu nam te 2 starożytne posągi w takim razie zostałyby tylko do zniszczenia, na to by wychodziło. Zaraz tu wrócimy. Raczej go nikt nie powinien ubić, jeżeli już tutaj kilkanaście minut stał ten aligator. Więc sobie do niego zaraz wrócimy. I te starożytne posągi... O, te skrzynki z rudą też sobie tak niszczę, to w sumie szybka akcja dość jest, a tam zawsze ta ruda wpadnie. Znaczy, no nie zawsze jakby wpada, ale czasami tam też jakaś tam ilość jest tego, nie? Także spoko. 80. Około 100. I tutaj, w tej jaskini powinniśmy właśnie te starożytne posągi też znaleźć. To jest piątka młodości, możemy go w sumie niby zniszczyć. Takie krzyki tego mamy. Ale tam kawałek dalej powinien być właśnie... O, jest skrzynka. Powinien być właśnie ten starożytny, bo 2 potrzebujemy jeszcze, żeby zniszczyć. Mikstura życia, skórzana sakiewka. Na 10 tysięcy dostajemy już 16,5 dzięki tej chciwości wyższej, dzięki temu bonusowi. Także fajnie, że to tak, że w taki sposób to działa. No i jest, mamy ten starożytny posąg 1. No i... O, fajnie, kamień wiedzy w ogóle na 30 minut nam powiedział, czyli to, co nam tam zwiększa drop, więc to będziemy mieli już, na to wychodzi zaliczone. Dobra. Jeszcze sobie tego elitę ubijemy, jednego goblina. Tutaj powinien być drugi. O, jest jeszcze skrzynia. Otwórzmy sobie. Raz, dwa, trzy i w prawo. 3, ok. Pieczony sum. Boskie wzmocnienie i błogosławieństwo bogów. Dobra, jest elita. Kolejna skrzynia do otwarcia, fajnie. Tam sobie w ogóle możemy jedynkę tajemniczą zniszczyć również przy okazji. I zaraz pójdziemy oddać te questy. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, prawo. Lewo, lewo, okej. Okay. Stara spróchniała skrzynia, 2 raz 2. Kość magiczna ruda. Dobra. Skrzynia mikstur. W każdej miksturze pojedynczo fajnie.
No i dobra, możemy sobie skorzyć w sumie tego aligatora, tam jeszcze jednego pokonać. O, 13 jest właśnie, no to też te kosze się respią i tak dalej, więc... No tu zobaczcie, sakwa z roślinami 10. Z samej sakwy tyle też dostaniemy tych roślin. I tam nawet spore czasami ilości tych w ogóle roślin to wypada nam z tego, nie? Zobaczcie, korzeń leczniczy razy 25, serafis 14. Jakieś tam jeszcze inne zielska. To fajny sposób, bardzo fajny sposób się zbiera. Jeszcze tam dalej kawałek pójdę. I to... I ten kolejny kosz zniszczymy, bo tu pamiętam, że był właśnie jeszcze jeden. W sumie to skrzynki też już się nam zrespiły akurat. Tutaj widzimy, że chyba ktoś ją już otworzył, bo tu właśnie koło tego kosza też zawsze skrzynka była. Chyba, że one się nie respią jakby co ileś tam czasu, tylko po prostu po otwarciu. Od otwarcia, po jakimś czasie dopiero, nie? Może tak być? Chociaż nie wiem, nie jestem pewny. No dobra, skoczymy sobie tam, wybijemy sobie go, nie zaszkodzi. I pójdziemy... I pójdziemy właśnie oddać te questy, które już możemy. W sumie niby też by można było skoczyć. O, takie skrzynia zapisane też niszczę. Tak, na koniec odcinka na tą starą kopalnię. Zobaczymy też, jak tam z czasem będzie, czy będzie lepiej. No raczej na pewno będzie lepiej. Teraz tym bardziej, że sobie więcej tych dopalaczy wpalimy. Oj, może go nie być. A nie, jest. Myślałem, że już wybity. No i wiecie, tutaj jakieś zawsze rzeczy nam wpadną, także spoko sprawa. Tak, czyli tutaj widzimy, bo ta skrzynia była, którą otwieraliśmy, nawet rychy. I wychodzi na to, że faktycznie od otwarcia po jakimś czasie się respi, nie? Nie wiem ile tam, 10 czy ileś tam minut, ale... W taki sposób to działa. Dobra, idziemy do Joe. 4 chyba questy możemy oddać. Idziemy do Joe. I skoczymy do Valendor, do kolekcjonera. Tutaj dostaniemy te 2% doświadczenia broni, między innymi broni. 2 i są na końcu. Lepsze 2 niż żeby w ogóle żadnej nie było końcówki. Wróciłem, bestia nie powinna stanowić zagrożenia dla górników. Kolejny raz mnie zadziwiasz, mogłoby tak dalej, a zajdziesz daleko. Trzymaj, tutaj obiecana nagroda. Nasi rybacy podczas połowu zauważyli coś niepokojącego. Nasza wyspa może być wystawiona na poważne zagrożenie. Weź ten list, udaj się do burmistrza miasta. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś, przybyszu. Jeżeli chcesz się dostać do miasta, idź górskim szlakiem. Znajdziesz się na nim, jeżeli pójdziesz w lewo od wyjścia z naszej wioski. Możesz też popytać ludzi w wiosce, czy nie potrzebują pomocy, zanim wyruszysz w swoją dalszą podróż. Dzięki, Joe. Tak zrobię, jeszcze się spotkamy. Również dziękuję, trzymaj się, młodziku. No i tutaj jest już jakby druga osoba wysyła nas do Valendor. Oczywiście sobie jeszcze tutaj wrócimy, bo nie jestem pewien do końca, czy aby na pewno wszystko właśnie ogarnęliśmy. No z tą kopalnią na pewno, tam kilka pełzaczy nam zostało, to też sobie zrobimy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Valendor właśnie, żeby odebrać nagrodę za te zadania od kolekcjonera też, nie? Bo mamy właśnie te 2 pazury, no i w sumie on chciał jedno, nie, czy tam 2 wina. Także to też zróbmy, tylko że musimy kupić. Musimy właśnie kupić. Zerknijmy, ile on tego chciał. 2 wina, dobra, no to takie startowe tam od niego zadanie. Handlarz żywnością. Dobra, weźmy 2 sztuki. No i te kosze też tutaj się pokazują. Możemy sobie od razu zniszczyć je. 3 karasie. Tutaj 1 mandaryna. Nie chciałem łowić, ale dobra. Jak już tak zarzuciliśmy wędkę. 1 karaś, 3 mandaryny. Okej. Okay. Idziemy tam do tego kolekcjonera i zobaczymy, czy nie będzie chciał właśnie tam jeszcze coś od nas, czy będziemy w stanie mu coś tam jeszcze właśnie zrobić na tym poziomie, jaki mamy, po tym jak wykonamy właśnie te 2 dla niego zadania. Zaraz sobie zerkniemy, co tam dokładnie dostaniemy za to. Czyli tak, za te wino to tam jakieś drobne, to jakieś takie startowe, ale za pazury 20 zmianek, klucz do starej kopalni i nawet tam jakieś ilości expa i złota. Oto pazury aligatora. Całkiem nieźle wygląda na to, że nadajesz się do tej roboty. Oto twoja nagroda. I wpadnij do mnie za jakiś czas. Na pewno znajdę ci zajęcie. P.
Pewnie, do zobaczenia. Te wino jeszcze mu też oddajmy. Chyba, że już od razu oddaliśmy mu to z automatu. Tak, jak kliknąłem, to od razu mu tam to... Znaczy, tam mu to oddaliśmy. Skrzynię z roślinami, znaczy sakiewki sobie też otwórzmy. Skrzynię zadań też od razu. No i dobra, masz dla mnie jakieś kolejne zadanie? Jeszcze się pytasz, rzeczywiście, że tak. Co mam zrobić tym razem? Chodzą słuchy, że w starej kopalni zrodziło się od pełzaczy. Prawdopodobnie mają tam gniazdo, chcę, abyś zdobył dla mnie jaja pełzacza. Żaden problem. Jaja pełzacza? Czy coś leci? Chwila. Co on gada? Jaki jaja pełzacza, jak my mamy jakiś matowy odłamek razy 4 przynieść? Tak. A jaja pełzacza to w ogóle nie istnieją chyba, nie? Nie ma takiego ulepszacza ze starej kopalni. Nawet nie dropnęliśmy nic po tych 5 razach. No ale tu fajnie, kleptomancja razy 4. To w sumie możemy chyba to oddać. Znaczy 4 kleptomancji, kamień wiedzy. W sumie już spoko te nagrody. Mamy tych odłamków? O, 12. Dajmy od razu. Mam jaja. No ja wiem, że mam, ale chodzi tu o odłamki. Zwykłe jaja nie. Jaja królowy. Dolika, skąd je wytrzasnąłeś? Zebrałem je królowe pełzacze. To co, chcesz? Jasne, dawaj. Oto twoja nagroda. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Weźcie to poprawcie. Kurde, przecież jakie jaja? Przecież tu o matowe odłamki chodzi. Coś jeszcze chce od nas? Na razie chyba nie. Czyli tak, Jubiler, Nefren, Samuel, Alchemik, ale to po kolei. Chociaż do Nefrona w sumie można by było niby skoczyć, bo to jest blisko. Zobaczymy, co on tam będzie od nas chciał. Po kolei, tak sobie wrócimy do Sinir zaraz. I tak sobie właśnie wrócimy do Sinir zaraz i tak będziemy musieli do starej kopalni pójść. No w sumie może w następnym odcinku zrobimy. I odnajdźmy Nefrena. Dobra, to jest Nefren, co dostanie w ogóle za to? Okej, okay, jakieś tam drobne rzeczy. Czego chcesz? Jestem zajętym człowiekiem. Pozdrawiam od Randalfa. Nie wierzę, Randalf żyje? Ostatni raz rozmawialiśmy 6 miesięcy temu. Żyje i ma się świetnie, pracowałem dla niego. Cóż, skoro przysyła cię Randalf, to wie co robi. Szukasz roboty, u nas jest jej pod dostatkiem. Co mam robić? Polowałem już na niejedną zwierzynę. Nie bądź taki hop do przodu na tej obrzydliwej wysepce. Nie ma nawet cięstworów, a co dopiero demonów. Demonów, cięstworów? Koń, chłopcze, nie jesteś jeszcze odpowiednio wyszkolony, by móc poradzić sobie z takimi bestiami. W takim razie, co mogę dla ciebie zrobić? Miejscowi farmerzy skarżą się na problemy z polnymi bestiami. Uda się w stronę farmy i się z nimi rozprawisz. I następny quest od 18 levela będzie, czyli od tego, który już mamy. I zadania mogą się pojawiać teraz już od tej pory u kilku myśliwych. Czyli w sumie możemy od razu te drugie odebrać. Dobrze, że jesteś, opaki nie mają teraz czasu. Stado dzików grasuje w pobliskich lasach. Rozpraw się z nimi, a obsypiemy cię złotem. I następny dopiero będzie od 20 poziomu, czyli... Na pewno bestie sobie najpierw zrobimy. Później polowanie z wilkami, bo to mamy jeszcze właśnie poprzednie polowania. I dopiero na koniec sobie zajmiemy się tym polowaniem z dzikami, żeby to po prostu po kolei robić. No i jeszcze tam do burmistrza wrócimy. Nie pamiętam, gdzie był dokładnie Eddie, ale chyba na farmie Estena. Możliwe, chociaż niekoniecznie. No i dobra, jakoś tam to powoli wszystko sobie ogarniamy, także na razie kończymy, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.